Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, pozwolicie państwo, że na wstępie odniosę się do tych ogólnych uwag, które państwo zgłosili. Zresztą bardzo serdecznie dziękuję za te uwagi. Może na początek komentarz do zastrzeżeń odnoszących się do trybu procedowania tej ustawy. Więc szanowni państwo, chciałabym przypomnieć, że projekt tej ustawy, może od początku, obecnie Centrum Kształcenia Podyplomowego działa na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia, które powoływało to centrum w roku 1971. Były w tym momencie zupełnie inne okoliczności prawne, organizacyjne. Tak jak powiedziałam, aktem powołującym było rozporządzenie, więc akt prawny niższego rzędu. Przez wiele lat nie robiono nic w tym zakresie, mimo zmieniających się wielu okoliczności w otoczeniu funkcjonowania Centrum Kształcenia Podyplomowego. Minister zdrowia obecnego rządu podjął decyzję o uporządkowaniu tej sytuacji i rozpoczęto pracę nad projektem ustawy o Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w wyniku czego powstał konkretny projekt, który został przekazany do Sejmu i został mu nadany druk sejmowy w maju tego roku. Ten dokument obejmował wszystkiego rodzaju obszary, które są definiowane, które są określone w tym projekcie ustawy. Jak państwo doskonale wiecie, w międzyczasie procedowana była ustawa o szkolnictwie wyższym, która jest taką generalną ustawą, do której ten projekt, o którym w tej chwili dyskutujemy, musiał się dostosować. Jak państwo doskonale wiecie, ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce wchodzi w życie od 1 października, a tak naprawdę pod kątem regulacji finansowych od 1 stycznia 2019 roku. Opublikowana była pod koniec stycznia tego roku. I w związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania przepisów tego projektu do tej nowej rzeczywistości, która pojawiła się po przeprocedowaniu, zakończeniu procesu legislacyjnego ustawy, o której wspomniałam. I w związku z powyższym w tym projekcie, o którym państwo mówicie i krytykujecie, są terminy, które wynikają z tego druku złożonego w Sejmie w maju. Obecny projekt, który państwo otrzymali, jest dostosowany już w pełni do zapisów nowej ustawy, która ma charakter ustrojowy. Również ten projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to projekt ustawy o charakterze bardzo ogólnym, ale jednak bardzo istotnym z punktu widzenia funkcjonowania Centrum Kształcenia Podyplomowego. Jak wszystkim wiadomo, Centrum Kształcenia Podyplomowego jest bardzo istotną organizacją, podmiotem, który zajmuje się kształceniem, przede wszystkim kształceniem podyplomowym lekarzy, fizjoterapeutów, innych pracowników służby zdrowia, którzy ukończyli studia wyższe. W zmienionej okoliczności to umocowanie było bardzo słabe i w związku z tym postanowiono zmienić ustrój, czyli przede wszystkim nadać osobowość prawną. Konsekwencją nadania osobowości prawnej są konsekwencje związane z prowadzeniem gospodarki finansowej, czyli w tym momencie centrum może pozyskiwać środki z różnych źródeł, których do tej pory, mając taką, a nie inną formę prawną, nie mogło korzystać. Może występować o granty, może otrzymywać dotacje podmiotowe, celowe, może występować o środki unijne. Daje to o wiele większe możliwości pozyskiwania środków. Mało tego, również może bardziej efektywnie egzekwować wszystkie należności, które są im należne. Także to usprawnia generalnie gospodarkę finansową. Centrum na bazie tej ustawy zostanie wyposażone w majątek, więc ma bardzo mocną formułę prawną, która pozwala bardzo szeroko prowadzić tę działalność, która została określona w ustawie. A teraz odniosę się do konkretnych pytań, które państwo złożyli. Pierwsza kwestia pana posła Pawłowicza, zarzut, że ustawa nie określa trybu powołania dyrektora. Wyraźnie wskazujemy, że tryb powołania dyrektora określa statut. I statut, który nadaje minister zdrowia. W związku z tym tego typu regulacje zostaną umieszczone
umieszczone w statucie. Również padł zarzut, że dlaczego w ustawie nie doprecyzujemy obszary, które powinien regulować statut. Właśnie w tym zakresie nasza ustawa dostosowana jest do ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ w taki sam sposób reguluje się kwestie statutów w tym generalnym akcie prawnym, do którego my musieliśmy dostosować nasze przepisy. Kolejne pytanie dotyczyło, pani profesor Chybicka pytała, dlaczego nie ma Centrum Kształcenia Podyplomowego Instytutu o charakterze badawczym. Więc chcę przypomnieć, że Centrum Kształcenia Podyplomowego, Medycznego Kształcenia Podyplomowego ma przede wszystkim charakter dydaktyczny. On ma prowadzić dydaktykę, ma pracować w kierunku prowadzenia kursów doskonalących w poszczególnych zawodach. Oczywiście również prowadzi działalność naukową, ale główną istotą działania centrum jest dydaktyka. Minister zdrowia posiada instytuty, które są nakierowane stricte na działalność naukową, natomiast ze względu na specyfikę i podstawowe zadanie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego uznaliśmy, że taki charakter jest najbardziej właściwszy. Pani poseł Kwiecień pytała o możliwość pozyskiwania dotacji. Oczywiście już w tej pierwszej części odpowiedzi przedstawiłam tę informację. Rzeczywiście zwiększa to możliwość pozyskiwania środków, daje większą dowolność w zakresie gospodarki finansowej, ale naczelną rzeczą jest to, że nareszcie centrum ma określony status prawny, mocno oparty w ustawie, który jest warunkiem prawidłowego i dobrego pod kątem jakości prowadzenia procesów dydaktycznych w stosunku do grup zawodowych, które obejmuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister. I bardzo proszę, pan poseł Latos jako sprawozdawca komisji. Szanowny panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Ja chciałem jedynie podziękować wszystkim